Komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan. Sytuacja Tesaloniczan. Zgromadzenie w Tesalonice składało się z Żydów i pogan, którzy przez służbę apostoła Pawła stali się chrześcijanami i wyznawali Jezusa jako swojego Pana. Przypominamy sobie o tym, że apostoł Paweł już podczas swojego pobytu w Tesalonice wytłumaczył im, jak bliska więź łączy wierzących z cierpiącym i odrzuconym na ziemi Chrystusem. Na treść jego głoszenia opisanego w Dziejach Apostolskich, rozdział 17, składały się następujące punkty. Po pierwsze, Pan Jezus cierpiał tutaj na ziemi. Jego droga do chwały wiodła przez cierpienia. Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Po drugie, wywyższony Chrystus przyjdzie jako król na tę ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, swoje królestwo w mocy i chwale. Przyjście to będzie rzeczywiście uczynieniem zamętu w całym świecie, o którym mówili przeciwnicy Pawła, choć w innym znaczeniu. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 6. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. Tesaloniczanie znajdowali się w wielkich uciskach i prześladowaniach ze strony swoich rodaków. Problemy, które rozpoczęły się jeszcze podczas pobytu Pawła wśród nich, nie ustały wcale po jego odejściu. Już w pierwszym liście apostoł przypomina im o tym, że przyjęli słowo w wielkim uciśnieniu, ale jednak z radością Ducha Świętego, o czym czytamy w rozdziale pierwszym, werset 6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Również i w drugim rozdziale mówi o tym, natomiast w trzecim rozdziale temat ten poruszony jest po raz kolejny. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre.
Tutaj apostoł zdradza, jakie zmartwienia odczuwał w związku z doświadczeniami, jakie na nich przyszły. Wiedział bardzo dobrze, iż uciski i trudności są w stanie pozbawić wszelkiej otuchy i że kusiciel, czyli diabeł, chętnie posługuje się takimi okolicznościami, aby zaszkodzić dzieciom Bożym. Czytamy o tym w wersetach od 2 do 7. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was. Bracia, jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Gdy Paweł pisał drugi list, zewnętrzne okoliczności Tesaloniczan nadal były takie same. Być może sytuacja ich nawet się zaostrzyła. Trudności, z którymi musieli się zmagać, były tak poważne, że niektórzy spośród nich myśleli, że przechodzą przez sądy powiązane z Dniem Pańskim. Do tego wróg naprawdę czynił wszystko, aby tych młodych i ciężko doświadczonych wierzących sprowadzić na manowce i zachwiać ich wiarę, o czym czytamy w rozdziale 2, wersety od 1 do 3. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie najpierw, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Sytuację Tesaloniczan można by podsumować krótko słowami: prześladowanie i zwodnicze wpływy.